Czy warto zagrać Wiedźmina 2 w 2024 roku? Tak. Nie. Nie wiem. Bo Wiedźmin 2 to tragiczna gra. Zanim mnie zwyzywacie, przez chwilę chociaż wysłuchajcie, co mam do powiedzenia. Bo uważam, że Wiedźmin 2 to tragiczna gra, ale też tragicznie niedoceniona. Przynajmniej umrę z ręką na ślicznym tyłeczku! Po dobrych 7 latach postanowiłem w końcu ograć Wiedźmina 2 i odczucia z tą grą mam naprawdę mieszane, wręcz powiedziałbym skrajne. Mamy 2024 rok, a Wiedźmin 2 ma mniej FPS-ów niż Wiedźmin 3 na ustawieniach Ultra i ja nawet nie żartuję. Dosłownie ta gra przy takim kompie potrafi w niektórych momentach osiągać 50 FPS-ów. Jest to jeden z największych problemów tej gry. Gra jest absolutnie fatalnie zoptymalizowana. Grając w Wiedźmina 2 to trochę tak, jakbyś odbył podróż w czasie, bo to jedna z nielicznych gier, która pozwoli ci się poczuć tak jak w 2011 roku. Mimo tego, że grasz w nią na współczesnym sprzęcie, to masz takie same lagi jak 13 lat temu. Nic się nie zmieniło. Chociaż według oficjalnych wymagań do zagrania w tą grę potrzebujesz takiego kompa, to jest to dość mocno naciągane. Faktycznie można pewnie zagrać w Wiedźmina 2 na takim komputerze, na najniższych ustawieniach i 14 FPS-ach, ale gra będzie wtedy przypominać bardziej pokaż slajdów niżeli grę, a graficznie bardziej będzie do RuneScape'a. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem Wiedźminem. Kupiec korzenny Emyr Varemrejs. Kupiec? Korzenny. Aha, kupiec korzenny. Podejrzany. Na wysokich ustawieniach czy ultra gra potrzebuje naprawdę solidnej karty graficznej, ale przyznać muszę, że coś za coś, bo ta gra jak na fakt, że została wydana 13 lat temu, wygląda naprawdę zjawiskowo. W tym samym czasie, kiedy Wiedźmin 2 wychodził, wychodził też Minecraft. CD Projekt Red wtedy wcale nie było taką dużą firmą i posiadali 100 pracowników, a pewnie tylko część z tej grupy pracowała nad Wiedźminem 2. Kiedy pracowali nad Cyberpunkiem, posiadali 1200 pracowników, więc jakieś 12 razy więcej. A Wiedźmin 2 naprawdę nie wygląda najgorzej. Powiedziałbym nawet, że na standardy 2024 roku ta gra wygląda naprawdę dobrze. Zamek Lavaletów, Flotsam czy Vergen to naprawdę przednio zaprojektowane lokalizacje. Nie tylko graficznie, bo te wyglądają w Wiedźminie 2 znakomicie, ale przede wszystkim mają one swoją historię. Naprawdę trzymają się lore. Oblężenie, które prowadzimy z Foltestem, ma naprawdę rozmach. Tak samo rozmach ma Zamek Lavaletów. Mają rozmach, syny. Czołem, żołnierze! Czołem, królu! Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! No, i tak trzymać. Vergen, czyli miasto w Dolinie Pontaru założone przez krasnoludy, wygląda jak żywcem wyjęte z Mahakamu, co ma sens, no bo zostało założone przez krasnoludy. Jedyna miejscowość, z jaką tak naprawdę miałem w Wiedźminie 2 problem, to Log Muin. I myślę, że nie tylko ja. To miejsce wygląda jak zwykłe ruiny i właściwie nic tam nie ma. A przecież ostatecznie spotykają się tam wszystkie najistotniejsze postacie z gry. I wszystkie te postacie spotykamy pośród ruin, co było dla mnie strasznie dziwne. Dopiero potem, jak dowiedziałem się nieco więcej o tym mieście, że było to miasto wranów, a potem elfów, że teraz to właściwie nie miasto, a ruiny. Wybrane tylko przez to, że strategicznie chroni przed magią i zapobiega rzucaniu czarów. Wszystko nabrało sensu. Ale gra w trakcie grania nie za bardzo nam tłumaczy, dlaczego pośród ruin nagle możemy spotkać Radowida V czy inne najważniejsze głowy państw, więc po prostu miałem dziwne odczucia z tą miejscowością. No i mamy jeszcze rzecz jasna, nasze ukochane Flotsam. Zepsute, podłe i zdradzieckie małe miasteczko na skraju wszystkiego, w środku podłej dżungli. A koło Flotsam znajdziemy masę Skojatel, gotowych zabić wszystkich, którzy zapuszczają się do lasu, a Skojatel to nie jedyne zagrożenie, które tam znajdziemy, bo w dżungli znajdziemy też mnóstwo śmiertelnie niebezpiecznych potworów. Flotsam powinno być za cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. Co jest? Okres ma? Lokalizacje w Wiedźminie mają sens. Wykonane są z niebywałą starannością i mają niezwykły klimat. Ta gra została wydana w 2011 roku, a nie raz w tej grze zatrzymywałem się na chwilę, by popatrzeć na piękno tej gry. Na chwilę, bo ciężko mi było po prostu postać dłużej. Po prostu pod nalewał mi się z czoła do oczu i nic nie widziałem. Ta gra na ustawieniach ultra
tak pali komputer, że autentycznie przez dobre kilkanaście dni mój pokój zamienił się w istną Saharę. Do tego stopnia, że przeniosłem cały komputer w zupełnie inne miejsce z dala ode mnie. Bo ten zamienił się w jeden wielki metalowy grzejnik. Nie żartuję, nie mogłem wytrzymać. No nie pamiętam, by jakaś gra spaliła mi tak komputer, jak zrobił to właśnie Wiedźmin 2. Gdybym tego nie zrobił, to na bank bym nie wytrzymał, bo gra jest naprawdę całkiem długa. By ukończyć w tej grze wszystkie misje poboczne czy zlecenia, bo takowe też się w Wiedźminie 2 znajdują, potrzebujesz ponad 50 godzin. Vernon Roche! Od 4 lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temerii. Odpowiedzialny za pacyfikację podgórza Mahakamskiego. Łowca elfów. Morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorvet! Zwykły skurwysyn! W Wiedźminie 2 znajdziesz wiele zaskakujących misji. Misje śmieszne, ale też misje pełne emocji, których to, czy ochronisz kogoś, będzie miało znaczenie na końcowe zakończenie tej misji. A ochraniać kogoś możesz w walce, a walka w tej części Wiedźmina jest naprawdę drętwa. Nie jest to może poziom Wiedźmina 1, gdzie ta walka była żywcem wyjęta z Metina 2, ale nadal dużo brakuje systemowi walki w Wiedźminie 2 do perfekcji. A szkoda, bo to przecież gra o walce. Walczymy tam cały czas. Z ludźmi, z elfami czy z potworami. A wierzcie mi, na najwyższym poziomie trudności nie wystarczy machać mieczem i mieć kompletnie wyrąbane. Oj nie, na najwyższym poziomie trudności w pełnej zbroi i eliksirami potrafisz paść na 2 ciosy. Musisz więc kombinować, kombinować, jeszcze raz kombinować i naprawdę się namęczysz, próbując zrozumieć, jak w tej grze się walczy, by przetrwać dłużej niż 20 sekund żywym. A na swojej drodze spotkacie kilka takich walk, z którymi sami sobie na bank nie poradzicie. Będziecie musieli czytać poradniki, bo te walki będą po prostu nie do wygrania bez sposobu. Sposobu, który jak zwykle okaże się banalny i prosty, ale potwornie nieoczywisty i nieintuicyjny. O ile oczywiście zdecydujecie się w 2024 roku Wiedźmina 2 zagrać. Jeżeli tak, to poradniki i fora staną się waszymi najlepszymi przyjaciółmi, bo cała mapa w Wiedźminie 2 skonstruowana jest chociaż pięknie graficznie i lorowo zgodnie, to po prostu idiotycznie. I będziecie błądzić po mapie tak długo, że zapewne będziecie znali wszystkie drzewa Flotsam. Za drugim przejściem jest już łatwiej, ale przechodząc Wiedźmina 2 pierwszy raz nieźle się nawkurzałem. No przecież ginę! No nie! Nie! Mam dziwne wrażenie, że doliłem te słuchawki. Wiele z tych lokalizacji naprawdę zapadło mi już w pamięć. Niektórzy mają też świetną orientację w terenie i bardzo dobrą umiejętność poruszania się. Jeżeli ty należysz do tej grupy, to i tak zwiedzisz fora z 2013 roku, bo zapewne tak jak ja, utkniesz nagle z 7 misjami i ani jednym celem zaznaczonym na mapie. Sam będziesz musiał sobie wykminić, co robić, bo gra nie jest taka łaskaw, żeby przekazać ci te informacje. A jeżeli tak jak ja, wasz poziom skupienia w życiu przypomina bardziej poziom skupienia kota na prezentacji o diecie wegańskiej i zapominacie, co już się zadziało 3 minuty temu, więcej czasu tak naprawdę spędzicie przeszukując jakieś fora, niżeli faktycznie grając w tę grę. Gra należy do tych zdecydowanie starej daty. Nie jest to może gra z lat wczesnych 2000, gdzie prawie w każdej grze musiałeś sam wszystko rozkminiać i sam decydować, gdzie się teraz udajesz, a jeżeli na chwilę odłączyły ci się słuchawki i nie słyszałeś, co się przez chwilę dzieje, no to mogłeś już zacząć grę od nowa, bo za Boga nie wiedziałeś, co dalej robić. Ale faktycznie, gra czasami daje nam pomyśleć, a nie będę ukrywać, że ja i pewnie większość graczy w tych czasach gra po to właśnie, by na chwilę przestać myśleć, a nie się wkurzać na to, że nie wiesz, co teraz robić i musisz przeszukiwać jakieś fora. Pracujesz dla Rosza? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed Wielkim Mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypominał. Tak, tylko pytam. Możesz robić, co chcesz, jesteś dorosły. No teraz to trochę przesadziłeś. Z pewnością też poruszać się po misjach nie pomogą ci w Wiedźminie 2 modele, bo te czasem potrafią wyglądać nieomalże identycznie. I czasem naprawdę ciężko jest znaleźć jakąś postać. Na szczęście nie jest to poziom Wiedźmina 1, gdzie nawet naprawdę turbo istotne postacie wyglądały tak samo. Jakiś tam progres od Wiedźmina 1 został zrobiony. Identycznie mam też wrażenie, że brzmi ścieżka audio. W przeciwieństwie do Wiedźmina 3, w Wiedźminie 2 znajdziemy zupełnie inny rodzaj ścieżki dźwiękowej i osobiście dla mnie dużo mniej interesujący i dużo mniej pasujący do świata Wiedźmina. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że robota została skaszeniona po całości, bo w Wiedźminie 2 znajdziemy kilka naprawdę ciekawych hitów.
Sam interfejs w tej grze i sterowanie to istna tragedia. Nikt nie tworzy w 2024 roku gier z takim sterowaniem i Chrystusie Nazarejski bardzo dobrze. Musiałem przejść 3 razy tutorial, by nauczyć się robić cokolwiek w tej grze, bo medytacja, tworzenie eliksirów, a nawet picie tych eliksirów, czy rzucanie przedmiotów jest potwornie w tej grze nieintuicyjne. Chociaż faktycznie po jakimś czasie da się do tego sterowania przyzwyczaić. Trzeba tylko zrozumieć, że zostało one zrobione dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Nie zdziwiłbym się jakby też umysłowo. Co jest całkiem miłe ze strony CD Projekt Red, ale nie będę ukrywać, że też chciałbym pograć normalnie w tę grę. Nie musząc wytwarzać jakichś dziwacznych kombinacji. Może to takie zmuszenie nas graczy przez twórców do wczucia się w grę. Kiedy Geralt rzuca igni, ty też na klawiaturze musisz palcami ułożyć igni. Nie wiem, trzeba by było zapytać twórców. Ale to wszystko co powiedziałem przestaje mieć znaczenie przy fabule. Bo to Wiedźmin. Kolejna część przygód legendarnego Białego Wilka. Kolejna część oryginalnych przygód. Nie znajdziemy tam powtarzającej się historii, nie znajdziemy tych samych plot twistów czy zadań. Za to znajdziemy naprawdę, ale to naprawdę świetną fabułę. I naprawdę, naprawdę świetne wybory, które kształtują nam świat na bieżąco. A gra wraz z kolejnymi godzinami jej przechodzenia odkrywa nam coraz więcej. Odpowiada nam na pytania, które zadaliśmy sobie odpalając tę grę na samym początku. Pokazuje intrygi, by dopiero przy samym końcu pozwolić graczowi odkryć wszystkie jej tajemnice. A tajemnic w tej grze jest dużo i wszystko w tej fabule łączy się w rzeczywistą całość. Zatem odpowiadając wam na pytanie, czy warto zagrać w Wiedźmina 2 w 2024 roku. Na pewno nie. Jeżeli jest to twoje pierwsze spotkanie z Wiedźminem. Szczególnie, że można zacząć od zagrania w Wiedźmina 1, lub zobaczyć serię na moim kanale, lub od razu zagrać w tak wybitną produkcję, jaką jest Wiedźmin 3. Ale jeżeli grałeś już w Wiedźmina 3, albo grałeś już w Wiedźmina 1, to Wiedźmin 2 zdecydowanie ci się spodoba. Mimo tego, że gra daleko odbiega od standardów gamingowych 2024 roku. Tak samo jeżeli czytałeś książki, zdecydowanie warto zagrać w tą grę. W końcu to kolejna część przygód jednej z najlepiej napisanych postaci wszechczasów, Geralda z Rivii, jego legendarnych już przyjaciół, Jaskra, Triss i Zoltana. I ja osobiście, chociaż wiele w tej grze zostało zrobione, fatalnie, bawiłem się przy niej naprawdę znakomicie. Szczególnie, że Wiedźmina 2 możesz kupić za 4,54 na stronie enebo.com. Bratku, 4 złocice! Link macie w opisie, wpiszcie sobie zamiast Wiedźmin 2 to The Witcher 2, albo Witcher 2 po angielsku. I koniecznie, jeżeli chcecie kupić Wiedźmina 2, zróbcie to przez link w opisie, tak też mnie wspieracie i zaoszczędzacie siano w kiermanie. A my widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia. Teraz, żeby faktycznie było kilka dni, a nie jak ostatnio.